ponad 54% zdobytych głosów. Jest pan z wyniku zadowolony? Co pan chciałby mieszkańcom powiedzieć Rzeszowa? Znaczy, chciałbym podziękować mieszkańcom za to, że zdecydowali się pomimo tak negatywnej kampanii moich adwersarzy głosować na mnie, że zawierzyli mi, że nie uwierzyli w te kłamstwa, które były pisane, i chciałbym zapewnić Państwa, że dalej dołożę wszelkich starań, żeby służyć Wam, mieszkańcom. Dodam, że kocham dzieci, kocham młodzież, kocham wszystkich mieszkańców. Każdy dla mnie jest miłym i chciałbym służyć, bo stanowisko prezydenta, urząd prezydenta to przede wszystkim służba dla ludzi. Jestem na każde Wasze wezwanie. Bardzo Wam dziękuję za głosy, za zaufanie i mam nadzieję, że jeszcze trochę razem popracujemy dla dobra tutaj rzeszowskiej ziemi.